Hejka kochani, witam się z wami w następnym vlogmasie. Mamy dzisiaj środę, dzisiaj jest jaki dzień? 15 grudnia, ale widzicie, mamy vlogmas dopiero numer 9, coś takiego. No bo tak jak wam mówiłam, nie nagrywam tak regularnie. Powiem wam, że początek dnia nie zaczął się za dobrze. Boli mnie żołądek, mam nadzieję, że nie jest to zwiastun. Nie ma chyba nic gorszego niż grypa żołądkowa, nie ma, więc mam nadzieję, że to nie jest to. Wziąłam sobie teraz amol na cukier, mi to zawsze łagodzi. Powiem wam, że to jest dla mnie najlepszy sposób na żołądek, a nie wiem, a jak wzięłam to, to przypomniałam sobie, że gdzieś mam też chyba krople żołądkowe, więc sobie je wezmę. Nie przypominam sobie, żebym wczoraj zjadła coś. Jedliśmy pizzę, też jest ciężkostrawna, z serem taką, 4 sery. Może ta pizza, bo tak to później już chyba nic nie jadłam z tego, co pamiętam. No nie, bo staram się na wieczór już tak późny nie jeść za dużo. No i tak czuję się średnio. Orzeszków też żeśmy się wczoraj najedli tych z Antosią, ale nigdy nic po nich mi nie było. One są mega dobre, orzeszki w karmelu. Jesteśmy pół opakowania, ale to chyba nie to. No i wieczór wczoraj spędziliśmy tak, że obejrzeliśmy też sobie film wszyscy razem. Chłopiec zwany Gwiazdką, czy coś takiego na Netflixie. Przepiękna bajka, bo to taka bajka, ale w postaci filmu. Zobaczcie sobie koniecznie z rodzinką. Przepiękny, świąteczny film. Mi się bardzo podobał. No a wcześniej oglądaliśmy też polski film o Elfie. Też super, bardzo fajny. Bardzo nam się też podobał. Więc cykl świątecznych filmów uważam za otwarty. No i co, dzisiaj taki dzień, że mój mąż wyjeżdża, właśnie pojechał opłacić jeszcze ubezpieczenie z tego samochodu swojego. Ja dzisiaj muszę zająć się wiadomo czym. No i mam w ogóle ogarniania dużo, mam dużo prasowania, więc na tym zejdzie mi też większość teraz południa i dnia. Antoś jest w domu, tam się tuli z Astonem, mówię wam, że oni cały czas razem w interakcję wchodzą. Przed chwilą się nienawidzili, to znaczy Antoś nienawidziła Astona, a teraz się znowu przytulają i kochają. No, ale Aston ostatnio jest dość niegrzeczny i chciałabym jeszcze przed odbiorem laurki, jeżeli nie będzie padać, bo w ogóle po śniegu to już powoli zostaje tylko wspomnienie. Może byśmy się przeszli z Astonem na spacer, co Antek? Żeby się wybiegał. Antek ma katar, dlatego też został w przedszkolu. No, żeby się nie rozhulało, to wiecie, na święta. Nie zdążyliśmy nawet zobaczyć, w listopadzie urodził się bratanek mojego męża, myśmy nie zdążyli ich jeszcze odwiedzić, bo raz to raz to ja byłam chora, 2 to mój syn był chory, 3 to Laura była chora i tak ciągle, teraz mieliśmy ich odwiedzić wczoraj, to znowu Antek katar, no i tak w kółko coś, a wiadomo, że nie pojedziemy do mojego dziecka, ja coś czuję, że ja go zobaczę dopiero jak już będzie siedział, takiego bobka. A nie, zobacz, go takiego malutkiego. No ale trudno. Ważniejsze jest zdrowie dziecka, wiadomo. No i tak. No i zapraszam was na kolejny vlogmas. Dzisiaj nie wiem, czy będzie się działo coś ciekawego, ale mam nadzieję, że uda nam się ten vlogmas nagrać z jednego dnia. Muszę też coś pomyśleć o obiedzie, o czymś, nie wiem, mam też, co będziemy jeść. W sumie mamy barszczyk z wczoraj. Mamy barszczyk, to zrobimy sobie barszczyk z makaronem. Mam nadzieję, że mam taki makaron. Nie bardzo mam makaron do tego barszczu. Nie wiem, czy jedliście kiedyś barszcz z makaronem, ze świderkami. My jedliśmy nieraz. Jest naprawdę bardzo dobry. Od dziecka w sumie. Moja mama nam dawała, więc dla mnie to nie jest nic dziwnego, ale ktoś mi kiedyś napisał, barszcz z makaronem? Tak, barszcz z makaronem. No w sumie nie jest to nic dziwnego, bo się jest barszcz z uszkami, a uszka są taką postacią jakby makaronu, wiecie, więc chodź Aston, chodź na zewnątrz, chodź, bo ty jeszcze nie byłaś. No i muszę ten rozgardiasz, może jeszcze pojechał paczki wysłać, Aston do mnie, no nie chce on za cholerę wychodzić na zewnątrz, chodź, idź, musisz się załatwić, idź, nie ma zimno, jest na plusie, popatrzcie, na siłę, nie był jeszcze dzisiaj siku, idź, na siłę. A jeszcze się przez to pochoruje, bo trzyma siuśki. Wyszliśmy na spacer, ale jest obrzydliwie na zewnątrz. Nawet nie chodzi o aurę, tylko o smród w powietrzu i w ogóle, no ta wilgotność to też nie daje. Zobaczcie, jak ja już mam wilgotne włosy. Nie wiem, czy widać. Odebrałam dzieci z przedszkola. Antkowi się twarz nie zamyka. Buzia mu się nie zamyka przez cały czas. Jak nie, to coś mruczy pod nosem. Kochani, ja się właśnie ogarnęłam, smaruję z rączki, no kochanie, no a jakby inaczej. Nie, niecelowe, smaruję ręce, zawsze smaruję przed wyjściem. I mam tutaj balsam właśnie w sypialni i jeden mam w szafie na dole, żeby w każdej chwili móc sobie te ręczki posmarować, czy to po umyciu jakichś naczyń większych, czy coś, bo już czułam, że, a zobaczcie w ogóle, co po sankach mam. Jechałam, chłopcy mnie popchnęli na tym kółku i nie popatrzyli, jechałam prosto na dziewczynkę, która uczyła się na nartach i ona nie była w stanie i ja kościami dosłownie zaczęłam hamować. Na szczęście nikomu się nic nie stało, no poza mną, ale to tam nic się nie stanie. Dobrze, że nie wjechałam w tą dziewczynkę. No, ale burę chłopaki dostały za to niezłą, w sensie Antek z moim mężem, bo haha, komuś się mogła stać krzywda. A co do naszych balsamów, wiecie co jest najlepsza? Kolejna klientka wróciła i to tak cieszy. Każde zamówienie bardzo cieszy, ale to jest tak fajne uczucie, że wiecie, ktoś zamówił, sprawdził i zamówił. I podejrzewam, że dla kogoś, bo były to dwa zestawy, zestaw to są dwa balsamy do ciała plus ten do ust. Mam go tu? Chyba nie mam, mam na dole. Mam na dole, ale wiecie jak wygląda. Podwójna, więc podejrzewam, że to na prezent, więc to jest takie fajne, że rzeczywiście się podobają i ktoś dla kogoś jeszcze na prezent zamawia. No i zapach chwalą dziewczyny, że jest naprawdę naturalny, fajny i mi się już wchłonął fajnie i mam nawilżone, widzicie, jakie błyszczące, ładne dłonie, a już nie są tłuste, mogę wszystkiego dotknąć, wszystko zrobić i jest fajny efekt takiego właśnie gładkich rąk, takiego jedwabiu na rękach, bo w skład naszych balsamów wchodzi jedwab. Jedwab, gliceryna, więc to daje też efekt właśnie takich gładkich rąk. I kolejna, jeszcze jedna ważna rzecz, to o newsletterze to już Wam mówiłam, ale że właśnie sprzedaż tych balsamów ma przełożyć się na pojawianie się nowych, kolejnych, wiecie, zapachów, tego na przykład tej limonki, bazylii, jak ja planuję. Mój mąż obstawiałby coś innego, ale to jest facet. Limonka i bazylia na lato, na wiosnę to jest petarda, powiem Wam, no cudowny. I właśnie one mają zarobić na to, żeby ta marka się rozwijała, a może się rozwijać właśnie dzięki Wam, dzięki pierwszym klientom no i tak. No i bardzo Was proszę o te komentarze na stronie. A ja teraz tak, ubieram swój dresik, widzicie, mam ten z Ocean's Apart, na hasło Natural 25, macie 25% na cały koszyk, ale musi w nim być 319 zł, więc fajno i ubieram sobie ten dresik, który miałam, bo go kocham na tym, bo on jest ciemny, nie widać brudu, drżą się, co oni ode mnie chcą, co? No jedziemy, ja się ogarniam. Możecie już ubierać buty nawet. No, my jedziemy do babci. Może bym sobie takiego warkocza spięła. Nawet, bo mam takie te włosy, powiem Wam, spod czapki. Ja miałam masę, o, takiego kucka. Fajnie nawet to wygląda. I przypnę sobie taką wrotkę Laury. Taki trochę je zwinę, bo one takie są brzydkie spod tej czapki. I w ogóle takiego warkocza. Ta brodka jest najlepsza tu na końcu, ale nie wygląda to tak źle, a już po prostu czapka to jest tragedia, ale ja jakoś muszę czapkę. Więc ubieram ten dresik. Lubię go, bo jest ciemny i chociaż, wiecie, no na wiosnę lepiej się sprawdzają jasne kolory i tak dalej, ale właśnie fajny, super. Super, super, super jest. Muszę sobie kiedyś skompletować, żeby mieć dres zielony, ten komplet zielony i tak. Nie, ja jestem bardzo zadowolona z tych produktów marki Ocean's Apart i to są jedne z produktów, tak jak moje balsamy, które mam, mogę, no polecam Wam i wiem, że będziecie na pewno zadowolone. Poza tym Zamówienie produktu nie skazuje nikogo na jego posiadanie, bo zawsze można oddać. Takie mamy przywileje, że jak jednak produkt nam nie odpowiada, to możemy go oddać. Co innego jest trochę w przypadku kosmetyków, bo wiadomo, no, jak zużyjecie tubkę i powiecie, a mi się jednak nie podoba, no to nikt wam pieniędzy za to nie odda, ale bez obaw, nie obawiam się takich rzeczy, że ktoś by chciał nasze produkty oddać, bo tym bardziej teraz zimą naprawdę przynoszą one ulgę. O, taki kitek. Jedziemy do mojej mamy zobaczyć, co ona tam w tym domu nawywijała z tymi ozdobami. Może być grubo. Nie, myślę, że mama nie szaleje tak, ale wiem, że ma tak w święta jak ja, że nie ma umiaru. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, on the show for everybody to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing. Yeah, it's Merry Christmas, baby. Kochani, jest już dzień następny. Ja tu tonę w praniu, nie mam jak się ułożyć, żebyście tego nie widzieli, ale będę to ogarniać, jak wrócę. I tak, i przygotowuję torebki, bo jest kiermasz dzisiaj świąteczny w szkole i damy chyba tą naszą Lupi z tym woreczkiem w środku. Ona jest taka ładna, a mamy ich narobione, więc taka piękność. Mam jeszcze ją w takiej zieleni. No i właśnie nie wiem, co zrobić, ale chyba dam tą Sunset, ona bardzo ładnie wygląda. I teraz tak, mam różową Daisy naszą, taka spłaszczona, bo była w pudełku, muszę ją uformować, ale ona była chyba robiona jako pierwsza. I dam tą, bo ta jest dużo sztywniejsza, już tak wiecie, zrobiona jak należy, a Daisy zostanie po prostu ze mną. Będę miała, wiecie, na lato taką różowiutką, a tutaj mam szałwiową. Jakbyście chciały taką piękną torebkę, to Wam mogę zrobić, one super wyglądają. Kochani, misja jest do spełnienia. Pomoc dla Boryska. Osobiście znam rodziców Borysa, bardziej tatę mamy tak bardziej z widzenia, ale myślę, że obie się kojarzymy i powiem Wam tak, Borysek urodził się z niedorozwojem kości udowej, na to cierpi 1 na 60 tysięcy dzieci. Borysek miał rodzice zdrowe, nic nie wskazywało na to, że będzie obarczony chorobą za nic tak naprawdę, bo dzieci cierpią za nic, w sumie nikt nie cierpi za coś, ale jakoś my dorośli jesteśmy to jakoś w stanie znieść, a dziecko nie wie, co się z nim dzieje. I Borysek urodził się z krótszą nóżką, jego staw biodrowy nie do końca się rozwinął, kość udowa jest krótsza, wygięta, urodził się z różnicą w nóżkach 3,5 cm, ta wada będzie się powiększać, do zakończenia fazy wzrostu Borysa może to być nawet 16 cm. Więc jest to bardzo dużo, to wszystko nie tylko kończy się na krótszej nodze, ale też na wadach postawy, na skoliozie, na przeróżnych, niefajnych rzeczach z tym związanych, deformacji po prostu całego ciała i takim kalectwie. Dlatego Borysek potrzebuje operacji. Patrzę teraz na jego niewinną buźkę. No zobaczcie, jaki jest słodki. Pomóżmy mu chociaż 10 zł. To jest tak niewiele. Przepraszam, tak niewiele, a może zmienić bardzo dużo. Jak każdy z nas wpłaciłby, zazwyczaj tak jest 5000 wyświetleń na taki standardowy film, więc jakby 5000 osób wpłaciło chociaż te 10 zł, to już jest pomoc. Dlatego proszę Was, proszę, pomóżmy Boryskowi. On potrzebuje takich operacji 3 i koszt jednej to 400 000, plus do tego koszty rehabilitacji, więc potrzebne jest pewnie minimum 1,5 miliona złotych. Dla standardowego obywatela, jakim jesteśmy, wiecie, że są to kwoty nieosiągalne, ale to jest tak naprawdę niedużo w porównaniu z tym, ile potrzebują dzieci chore na inne wady, więc myślę, że damy radę i proszę Was, proszę, nazbierajmy chociaż już na tą jedną operację, a potem będziemy działać dalej. Oczywiście link do zbiórki macie w opisie. Ja może jeszcze postaram się coś podziałać, coś wystawić, jakąś moją torebkę i tak dalej na moim profilu i będziecie się mogły policytować o nią dla właśnie Borysa, żeby wpłacić mu coś. Coś pomyślimy, coś wymyślimy. Proszę. Ja w moją sypialnię można nazwać pierdolnikiem dosłownie, ale mam nadzieję, że dzisiaj to ogarnę do końca. Troszeczkę się ogarnęłam siebie chociaż, żeby... bo już sama siebie straszyłam, powiem Wam szczerze, a tu niewiele trzeba, trochę brwi bibi i trochę brwi bibi, ale w to czoło to by się zdało coś wszczyknąć. Nie ma jeszcze tak źle, ale nie mam zamiaru godnie się starzeć. Zaczynam chyba rymować. Ja mam orzeszki, więc mogę mieć coś między zębami. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, co mi się przydarzyło. Poszłam nadać paczuszki wasze i nadaję ostatnią paczkę. Mam nadzieję, że tam jest wszystko w porządku, to znaczy nadała się i tak dalej. Są w paczkomacie, także kurier musi je wyciągnąć z tego paczkomatu. Ale miałam taką sytuację, że wiecie, zeskanowałam sobie kod, wszystko. No i otworzyła mi się skrytka i mi się zamkła. I Aston, i to anulowała, wiecie, zamiast anulować przeszłam dalej. Aston po prostu odbiła mu się od głowy. Tak, zobaczcie, jaki paczkomat jest wielki. Akurat otworzyła się tak skrytka. No i Aston ruszył głową i zamknął tą skrytkę. Ja też, wiecie, szybko i już nie mogłam nadać tej paczki, bo kod, którym się skanował, już był nieaktywny, bo paczka była tak jakby nadana, a nie było jej w paczkomacie. I zadzwoniłam na infolinię, ale pani na szczęście mi to odblokowała wszystko i jeszcze raz tego kodu mogłam nadać tą paczkę, bo trzymałam ją w ręce, więc... git, wszystko jest nadane, na szczęście, tak jak należy, a za chwilę wybieram się po dzieciaki. Laurka na 16:45 ma tańce, więc oni pooglądają sobie bajeczki, a ja za ten czas sobie jeszcze tu poogarniam, no a potem jak przyjedziemy z tańców, bo oni są po obiedzie, po podwieczorku w przedszkolu, to zrobię im, kupiłam im kluski na parze takie gotowe, one są bardzo dobre, zrobię im taką tofi polewę do tego i to sobie zjedzą, a jutro gotuję jakąś zupkę, przejedziemy się rano na zakupy, kupimy składniki na obiad i zrobimy sobie coś dobrego, pomyślę jeszcze no co byśmy zjedli, no bo jutro dzieci są w domu, więc trzeba taki pełnowartościowy obiad ugotować, bo jak to ja coś przegryzę sobie w międzyczasie, a jak dzieci chodzą do przedszkola, męża nie ma, no to ja nie gotuję obiadów, bo mi się to po prostu dla jednej osoby nie opłaca. Dobra, jadę po dzieci, bo już jest chyba za 10. No, za 10, dokładnie. Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. Pieniądze. Hej, prosimy nagrywać stawki. Halo. Nie popisuj się. Po co ci moje... Laura mi zadała pieniądze, czy... Pytanie, czy dam jej pieniądze. Po co ci moje pieniądze? Mama nie ma pieniędzy, mama jest biedna. Tata całą kasę ma, wiesz? Wziął kasę i pojechał. Tak, tak. Powiedz, tata, dawaj forsę. Mama pije kawę, dobrze? Nie, pije miętę. Pije miętę i... Tata! Wszystkie jakie mam! No, już nadywałam. Pokażesz mi? Nie. Kochani, jest już dzień następny. Ja się chciałam tylko z wami pożegnać, żeby móc zacząć nagrywać następny vlogmas. No i widzicie, taki ten vlog, byle jakie, ale no tak jak wam mówię, czasami są takie dni, że niewiele się dzieje. Ja wczoraj ogarnęłam pranie, jeszcze dzisiaj muszę tu ogarnąć skarpetki, te kosze pochować. Tu mam do pakowania prezentów, rzeczy, także muszę jeszcze to ogarnąć i schować to, co wszystko wczoraj wyprasowałam i posprzątać sobie sypialnię, no bo wiecie, jak się z prania kurzy i puścić kolejne pranie. Ja po prostu nie wiem, ono się mnoży. Mnoży się, ale to, co miałam ostatnio, to była jakaś masakra. Ale zawsze jak mąż wraca, to ja się tak z tym praniem zapuszczę. Dobra, teraz ubieram się, jedziemy po chlebuś i dzieci sobie odpaliły teraz bajeczkę. Jadę po chlebuś i jakieś jajko, zrobimy jakąś jajeczniczkę, coś takiego i będziemy sobie działać, ale to już w następnym vlogu. Także dziękuję wam, kochani, że jesteście. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco i do usłyszenia w następnym vlogu.